Czas odtworzyć ranking smartfonów do około 1500 zł. Toż to prawie 6 miesięcy minęło. Zasady są takie jak zawsze, skupiam się na smartfonach, które sam testowałem, ale nie obejdzie się bez dodatkowych ciekawostek. Na koniec wyróżnię 3 smartfony, na których bym się skupiał na waszym miejscu. Na początek te tańsze smartfony. Ostatnio testowałem Xiaomi Redmi Note 11 S, który uważam za fajnie wyważone urządzenie w kwestii stosunku jakości do ceny. Nie można spodziewać się tutaj cudów na kiju, ale fakt pozostawienia matrycy 108 megapikseli, głośników stereo i utrzymania ekranu AMOLED odświeżonego w 90 Hz przy cenie 1100 zł za najtańszą wersję robi naprawdę wrażenie. Może i faktycznie nie przyłożono się do pracy algorytmów aparatu i z tej matrycy na pewno więcej da się wyciągnąć, to i tak za te pieniądze dla osób średnio wymagających to więcej niż dużo. Dla osób, które szukają w tym roku smartfona, który ma szansę powtórzyć sukces Redmi Note 10 Pro, to właśnie ten model moim zdaniem będzie jego odpowiednikiem. O ile nie zginie w nadmiarze smartfonów w portfolio Xiaomi i klienci o nim zwyczajnie nie zapomną. Realme 9 Pro moim zdaniem w tym roku się nie popisał. Otrzymaliśmy mniej niż w Realme 8 Pro. Ten starszy model jest trudno dostępny, ale widzę, że da się go nadal jeszcze wyłapać nawet bezpośrednio od samego Realme. Jeżeli macie ochotę na świetny zoom w tanim smartfonie, to zdecydowanie warto nim się zainteresować. O dziwo jest to model nieźle wykonany, cienki i naprawdę dobrze leży w dłoni. Jest kilka braków, jak na przykład wyższe odświeżanie ekranu czy głośniki stereo, ale fotograficznie jest w stanie się zrekompensować czy choćby 50-watowym szybkim ładowaniem. Ciekawostka, no ale obowiązkowa. No oczywiście, że Poco F3. Niebawem do Polski trafi jego następca z dopiskiem GT i ciekawe, jaka będzie jego cena. Mam nadzieję, że będzie równie atrakcyjna i tym razem ten model trafi w moje łapki, żebym mógł nieco więcej wam o nim opowiedzieć. Tymczasem F3 korzysta ze świetnego procesora Snapdragona 870, który zagwarantuje wam długą, solidną pracę. Jest 120Hz AMOLED, ale na pewno przyoszczędzono na aparacie, bo główna matryca 48-megapikselowa była używana w takich modelach jak Galaxy A51, Ulefon Armor 12 czy Xiaomi Mi A3. Tak, ten taki dosyć stary. Nie testowałem, więc nie oceniam, ale dla tych, którzy cenią sobie wydajność, to ciekawa propozycja. Xiaomi 11 Lite 5G New Edition nie jest niczym super wyróżniającym się, ale jest to jeden z nielicznych zgrabnych smartfonów od Xiaomi i dlatego w sumie go polubiłem. Żeby jednak nie było, to nie jest jego jedyny atut, bo ma niezły ekran AMOLEDowy 90Hz, jest nowszy procesor, który obsługuje 5G i co fajne, cena, która na początku była dosyć wysoka, bo przypomnę, że ten model wszedł w miejsce Xiaomi Mi 11 Lite i Lite 5G ze względu na brak tamtych procesorów. Nie spodziewałem się, że po tym czasie on coś dla siebie wywalczy, a tu jednak przy obecnych obniżkach jest ciekawą propozycją. Świetny procesor Snapdragon 778G jest w towarzystwie głośników stereo i w rozrachunku to interesujący sprzęt za dobre pieniądze. Czołowa trójka. W sumie Realme GT Master Edition mógł się na tym miejscu znaleźć razem ze Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, ale jakość, wykonanie, szybkie ładowanie i skaner odcisków palców pod ekranem przeważył skalę na stronę Realme, pomimo braków głośników stereo. Fotograficznie ten model radzi sobie bardzo dobrze. Ma też ładny ekran, ale z niewiadomych powodów nie ma slotu na kartę SD. Z tego względu zobaczcie sami, na czym wam najbardziej zależy i sami zdecydujcie, który smartfon jest dla was lepszy. Xiaomi czy może Realme? O dziwo na drugim miejscu jest, uwaga, Vivo V21. Początkowo drogi, niespecjalnie konkurencyjny, ale teraz za 1400 zł, a nawet w niektórych miejscach do kupienia za 1200, to świetna sprawa. Dlaczego go tu umieściłem tak w ogóle? Bo jest inny i potrafi wyróżnić się i czymś nietypowym pochwalić. Oczywiście jest tu ekran AMOLED 90 Hz czy 33W ładowanie, ale przede wszystkim główny aparat jest optycznie stabilizowany, tak samo jak frontowa kamera do selfie o rozdzielczości 44 megapiksele, która robi bardzo dobre samopstryki, tym bardziej, że na froncie mamy dwie równoległe diody doświetlające. W dobie TikToka bardzo ciekawa sprawa. Wydajność nie jest topowa w obrębie tego rankingu, bo Dimensity 800U wyciąga około 365 000 punktów. Nie jest to zły wynik, ale nie trudno go pobić.
Dobrze wspominam ten model, ale nie mówię, że jest to najlepsza opcja w tej cenie. Pojedynek Galaxy A52s z Nordem 2 wygrywa ten pierwszy, bo jego cena robi się coraz przyjemniejsza, gdzie OnePlus stoi w miejscu i nie załapał się nawet do tego odcinka. A52s po pierwsze ma ten sam świetny procesor co GT Master Edition i Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, do tego jest wodoszczelny, ma 120Hz Super AMOLEDa, optycznie stabilizowany główny obiektyw, 12-megapikselowy szeroki kąt, który swoją szczegółowością przewyższa inne matryce w tej cenie, są również głośniki stereo. Jedynie nakładka mogłaby być lepiej zoptymalizowana, bo czasami coś tam się przytnie, a ładowanie szybsze niż te 25W, ale dalej w tej cenie to świetna opcja i trochę smutno, że przez te pół roku na rynku nie pojawiło się nic lepszego. W mojej ocenie jest to dalej najbardziej wszechstronne urządzenie. Dopowiem jeszcze, że jest Realme 9 Pro Plus, którego testuję. Jego początkowa cena była za wysoka, teraz spadła do 1599 zł, dalej powyżej tego rankingu, ale jak będzie taniał, to może być ciekawą alternatywą dla dzisiejszych zwycięzców, ale to jeszcze sprawdzę, niemniej warto obserwować. Tak wygląda moja topka, macie któryś z tych smartfonów, dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia.